Witajcie na kanale Co Granie. Dzisiaj mecz z Puszczy Niepomidze z Górnikiem Zabrze. Ostatnio no, takim rzutem na taśmę zremisowaliśmy z drużyną Krakowi. Nie jest to dla nas najlepsza seria. Przegraliśmy z Rakowem. Remis z Krakowią. Druga jedna przegrana, no, przegrana z liderem, dobre spotkanie naszych rywali, no ale teraz czeka nas mecz ligowy z Górnikiem Zabrze. Popatrzmy na nasz zespół: Piotrowski, Walski, Wójtinowicz. Tutaj będą zmiany, cały czas musimy szukać tego najlepszego rozwiązania. Wydaje mi się, że teraz Mroziński dostanie szansę za Walskiego. Jest Ruski, jest Jam, Zapolnik, Aladin, niech zacznie od pierwszego składu. Na razie Mesanowicz, Bartosz, Koi, no, nie grają w tych meczach ligowych. Pewnie za niedługo będzie jakiś błąd zespołu. Trzeba też chyba stosować jakąś większą rotację w składzie. No ale na razie jakby ten trzon kadry jest. Abate, Krekun, Wójcinowicz, Alcho. No to zawodnicy, którzy raczej dają nam szansę przynajmniej na ten jeden punkt. Na razie się to sprawdzało. No i oczywiście nasz chorwacki bramkarz Labrowicz, który no, gdyby nie on, dzisiaj pewnie bylibyśmy w strefie spadkowej. Czy nie zobaczyłem, jaki jest skład Górnika Zabrze. Ciekawe, czy Łukasz Podolski wystąpi w dzisiejszym spotkaniu, czy zostanie wystawiony, czy jeszcze gra w tej drużynie. My przenosimy się już na stadion, jak widzicie Górnik Zabrze rozpoczyna to spotkanie. Puszczę Niepomidze pewnie od razu ruszy do ataku, żeby jak najszybciej odebrać futbolówkę. Jak widzicie już zmierzają na połowę rywala zawodnicy Puszczy Niepomidze. Na Scrimento. Przyblokowany pochciął. Siemaszko próbował odebrać piłkę, ale widzicie w ślizgu całkowicie nie wyszedł. Scrimento cały czas utrzymuje się przy piłce. Cholewiak, Aladin, Piotrowski. Mroziński i lecimy do przodu. Od razu mocna piłka do Zapolnika.
Nie, jednak przejdzie jeszcze to podanie przez Siemaszko, jest Zapolnik, jest Aladin, który tutaj ucieka w uliczkę między dwóch obrońców Górnika Zabrze, jeszcze się przeciska, traci jednak futbolówkę, myślałem, że przejdzie Aladin, no niestety tym razem jego rajd nie najlepszy, teraz próbował tutaj piłkarz Górnika Zabrze wysoko podszedł i chciał odebrać futbolówkę. Na szczęście Wójcinowicz z Piotrowskim dość płynnie przejęli piłkę. Abate, Cholewiak do środka, do Aladina. Teraz piłka puszczona delikatnie do Aladina. Aladin, no niestety nie przeszło to podanie, aczkolwiek Cholewiak chyba walczy jeszcze do końca. Przegrywa to starcie z Nascimento. Piotrowski. Dobrze, teraz Cholewiak. Świetnie sobie tutaj poradził z zawodnikami Górnika. Cholewiak popatrzył, nie ma do kogo zagrać. Lekka wrzutka do Piotrowskiego. Piotrowski przerzucił tą piłkę do Aladina. Aladin jest już w polu karnym. Będzie próbował strzelać. Nie, tutaj jedna zmyłka, druga zmyłka, strzał. Taki bardzo delikatny, ale w nogę jednego z obrońców. No i niestety piłkarze Górnika wychodzą z tej akcji obronną ręką. Jeszcze Mroziński będzie próbował przejąć to dośrodkowanie, ale no, minął się jednak z piłką. Wójcinowicz poszedł na przebój, fajnie odebrał piłkę, no, ale to podanie ostatecznie nie dochodzi do napastników. No i teraz Górnik, Rasak. 12 minuta dopiero. Szczęśniak. Nascimento. Abate, Piotrowski, Cholewiak, od razu do Aladina. Aladin czeka, nie ma z kim zagrać, nie ma z kim zagrać, jest Piotrowski, Mroziński, dobrze pokazuje się Mroziński do gry, Zapolnik z przodu, ma na plecach jednego obrońcę, ale radzi sobie z nim bez większych problemów, pierwszy strzał w stronę bramki, ale takim strzałem raczej zawodnika Górnika Zabrze nie ogra. Myślał, że takim leciutkim, takim fałszywym strzałem troszkę, myślał, że będzie w stanie zaskoczyć bramkarza gospodarzy, no ale nie, raczej nie uda się to zrobić. Trzeba tutaj konkretnego strzału, konkretnej akcji, konkretnych rozwiązań, które przyniosą no, drużynie Puszczy zwycięstwo. Teraz Paczetko, dobrze znalazł Janzę i Nascimento. Janza tutaj na razie odbija się od Wójcinowicza ta piłka, jest Labrowicz i fuf, mogła być to sytuacja, w której by padła bramka na 1-0. 23 minuta, Wójcinowicz, Abate już chyba na stałe wszedł do składu Puszczy. Cholewiak, młodziutki obrońca, świetnie sobie radzi. Teraz Aladin, no ale zobaczcie, nie jest w stanie tutaj minąć rosłych obrońców Górnika Zabrze. Jokota. Nascimento. Jokota. Szczęśniak, Wójcinowicz. Labrowicz, świetnie broni nasz bramkarz. Teraz Cholewiak, Abate. Piłka, no i tym razem nieszczęśliwie zagrana do Cholewiaka. Przechwytuje mu Solik. I spokojnie. 33 minuta, Labrowicz odprowadził piłkę wzrokiem. Podanie do Krakuna, jest Alcho. Alcho tutaj od razu uruchamia się Maszkę z prawej strony, który no, dawno się nie podłączał do tych akcji ofensywnych. Teraz Alcho już walczy o piłkę z prawym pomocnikiem Górnika Zabrze. Przegrywa ten pojedynek. Ale Piotrowski, na szczęście bardzo dobry powrót naszego zawodnika. I znowu Abate.
I znowu akcja lewą stroną. Częściej chyba piłkarze puszczy Niepomicy atakują lewą stroną. Jest Cholewiak. Cholewiak schodzi do środka. Cholewiak, Aladin. Teraz będzie miał szansę na dośrodkowanie. Aladin wrzuca piłkę w pole karne, ale nie ma tam nikogo z piłkarzy w puszczy Niepomicy. Piłkarze w niebieskich strojach nie dotarli pod pole karne. No i nikt nie mógł wykończyć tej akcji. Teraz Paczeo świetnie mija zawodników puszczy jak na treningu. 42 minuta. Na razie ten mecz jest bardzo wyrównany, choć chyba więcej sytuacji stworzył Górnik. Stworzył Górnik więcej sytuacji podczas tego spotkania. Teraz Musolik, jeszcze raz Musolik, jeszcze Paczeo, jeszcze tutaj będzie próbował coś zrobić w te ostatnie minuty. Dobrze, Krakun zatrzymał ten atak. 45 minuta. Niech sędzia kończy tą połowę. Tak jest. Mamy koniec połowy. Na pewno na drugą połowę wyjdziemy mocniejsi. Na pewno na drugą połowę wyjdziemy pełni optymizmu. No, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, ale przydałaby się bramka. Przydałaby się bramka i to przydałaby się bramka po stronie Puszczy Niepomice, żeby ożywić to spotkanie, żebyśmy mogli wreszcie zacząć grać swoją piłkę. Piłkarze Franka Kole potrafią grać dobre zawody, ale tu znowu błąd młodziutkiego Abate i od niego zaczyna się ta akcja. Siemaszko. Musolik, Jakota, dobrze, Labrowicz. No, było groźnie, Alcho, Siemaszko. Siemaszko, teraz wypatrzył tutaj Mrozińskiego. Mroziński utrzymał się przy piłce, jest Siemaszko, wraca. Wraca, czeka na rozegranie z Krakunem. Krakun, dobra piłka do Abate na drugą stronę. Troszkę tą grę rozciągnęli piłkarze Puszczy i Aladin nie ma z kim grać. Aladin traci piłkę na środku boiska. No i teraz akcja w drugą stronę. Jest Musolik. Musolik tutaj może tylko wybrać Jokotę, który no, w ostatnich minutach bardzo aktywny. Świetna interwencja Piotrowskiego i znowu mamy akcję Puszczy Niepomicy. Rozpędza się Cholewiak, ma autostradę. Niekryty, próbował zejść do środka, udaje mu się to, musi oddać piłkę, nie utrzyma dłużej tego podania. Zapolnik czeka na Aladyna. Aladyn, no i tutaj brakuje tutaj ostatniego podania, brakuje ostatniego dołożenia piłki. Aladyn tak samo, no nie poszedł za piłką, stracił futbolówkę na rzecz Górnika Zabrze i tutaj teraz Górnik będzie miał okazję do wyprowadzenia kontrataku. Świetna piłka z pominięciem środka pola, Jakota, ale Krakun też dobrze, piłkarze Puszczy interweniują, nie dopuszczając do akcji piłkarzy Górnika. Siemaszko, Zapolnik rozrzuca tą piłkę wśród swoich kompanów. Alcho, dobra piłka Alcho, teraz czeka, aż Zapolnik wyjdzie na czystą pozycję. Zapolnik tutaj wyprzedził Tafana Fulos, Grek wyprzedził zapędy Zapolnika. Cholewiak będzie próbował strzelać, no ale takim strzałem raczej nic nie zdziała. Spróbujemy zmian, wejdzie Kidrich za Aladina i Struski za Mrozińskiego, ale zamienimy go z Piotrowskim. Zrobimy taką roszadę na ten moment, a reszta piłkarzy zostaje. Zero, 67 minuta. Podolski wreszcie dotyka piłki, albo dopiero wszedł na boisko. Struski pojawił się na boisko. No i mam nadzieję, że tutaj będą jakieś zmiany. Aj, proszę, próbował Zapolnik przejąć tą piłkę. Piotrowski musi zwracać za Popciochem. No, niestety. Zbyt dużo miejsca zostawiają zawodnikom Górnika i teraz jest Paczeo, dobrze, obrońcy się spisali na ten moment. Piotrowski, piłka do Cholewiaka. Cholewiak już próbował pchnąć ją do Zapolnika, żeby odpalić Zapolnika. Ale niestety nie udało się. Paczeo będzie próbował tutaj wrzutki kolejny raz i kolejny raz lepszy.
tym starciu Alcho. 76 minuta, Siemaszko napędza kolejną akcję, puszczy niepołomicę, ale zobaczcie, co się dzieje. Faulowany tuż przed linią środkowo boiska. Siemaszko kolejny raz spróbuje tutaj podziałać z Alcho. Jest Alcho. Ten obrońca ma niespożyte siły. Próbuje kolejnego ataku prawą stroną. Przedziera się pod pole karne. Jest Zapolnik. Piłka do Piotrowskiego. Nie, Zapolnik jeszcze patrzę. O, i tutaj no. Niestety, kolejny raz, kolejna akcja. Podolski huknął. Cholewiak Tomalski. Zróbmy taką zmianę. Niech Tomalski też łapie minuty. Czyżby to był kolejny remis w wykonaniu piłkarzy podopiecznego Franka Kole? Podopieczny Franka Kole, co ja mówię teraz? Greg Tafalanofulos, ów, było blisko, byłoby Piotrowski, Walski, niech na razie zostanie Piotrowski do końca, a znowu się obrazi przecież, Wójcinowicz, Abate, piłka do Tomalskiego, nie tym razem, ostatnia akcja raczej w wykonaniu piłkarzy Puszczy Niepołomicy, aby nie stracili tej piłki, aby no, dotarli do pola karnego. Te ostatnie minuty zawsze należą do nich, są w dobrym wykonaniu, ale teraz to Szczęśniak będzie rozpoczynał ten atak. Podolski ma piłkę, on potrafi uderzyć, potrafi zakręcić tą obroną. Wójcinowicz pchnął do przodu piłkę, no, ale tylko w podnogi Jokoty znowu. I tutaj no niestety mamy problemy. To może być dobra akcja w wykonaniu Górnika Zabrze. I 0-0 tym razem na stadionie Górnika Zabrze. Jak pamiętam, to jest stadion przy ulicy Roosevelta. No niestety nie udało się tym razem pokonać Górnika. Ale ważny jest remis, zobaczmy na statystyki, wydaje mi się, że Górnik przeważa, że tych akcji zrobił więcej, że tutaj prowadził grę. Ocena statystyki, zobaczmy, oj, 8 strzałów, 3,70, no prawie wyrównany mecz, można było powiedzieć. Labrowicz to jest nasza gwiazda, Labrowicz to jest zawodnik, który rzeczywiście nasz zespół no utrzymuje na tej drugiej pozycji, abyśmy grali tak najdłużej. Zobaczcie, jak będzie wyglądał następny mecz. Oczywiście Legia przed nami, też gdzieś tam na horyzoncie. Scout pokazuje nam właśnie Semedo. Milion sto. 86, no Semedo spoczko, Castadena tam był jeszcze, 700, Frank Castadena, no ciekawy, Sa. Piłkarze Radomiaka stawiali nam opór, więc wydawało mi się, że to będą dobre opcje, żeby i Roberto Alves, że to będą dobre opcje, które możemy no pójść, no ale zobaczcie, no 7 300 000, no dużo, 1 100 000, dużo. Ta prawa strona na pewno by odżyła, choć Siemaszko robi dobrą robotę raczej. Kurczę, no będziemy szukać wzmocnień, będziemy szukać na pewno zawodników, którzy będą pasować do naszego stylu. 30 punktów, 21 punktów Lech. No i zapraszam Was serdecznie na to spotkanie w najbliższym odcinku. Trzymajcie się, cześć!